rozpoczywa się rocznicowa msza za Romana Dmowskiego. Dzisiaj w Chludowie. Dzisiaj mamy 3 sierpień 2024 rok. Poczty sztandarowe i ci, którzy mają ze sobą flagi. Większość już zgromadzonych ludzi, osób jest już w kościele. Przejdziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. Byłem tutaj 2 lata temu, lecz tym razem niestety, ale nie ma wielu patriotów i środowisk, które mogłyby określić to, że ich patronem jest Roman Dmowski. Przyjeżdżają tutaj ludzie z Bydgoszczy, pojedynczo z Poznania, z różnych innych miast. Relacja nie jest prowadzona na żywo ze względu na to, że mogą być cięcia w internecie lub może ten być internet niedostępny. Była komentarz, proszę. Thank you.
Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Witam Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowej uroczystości narodowo-patriotycznej związanej z imieninami, urodzinami Romana Dmowskiego. O szczegółach pozwolicie Państwo, że przywitam na terenie Ojców Werbistów pod popiersiem Romana Dmowskiego, a w tej chwili poproszę ojca celebransa o odprawienie uroczystej mszy świętej. Dodam, że wśród ojców mamy ojca proboszcza, ojciec, który nie jest z Polski, ale sercem i z miłości do wszystkiego, co czyni na czele z Panem Jezusem, jest z nami. Kocha bardzo naszą ojczyznę, nas. 25 lat jest w naszym kraju. Cudownie mówi w języku polskim. Także, proszę Państwa, mamy wyjątkowego proboszcza. Wśród celebransów jest ksiądz ojciec rektor i ojciec Franciszek, który jest odpowiedzialny za uformowanie nowicjuszy. Wśród nas, wśród tutaj zebranych jest między innymi nowicjusz Łukasz. Także proszę ojców o odprawienie uroczystej mszy świętej. Czy jeszcze ojcze proboszczu coś mam dodać odnośnie ojca kraju, jak tam z Romany Dmowskim, czy mówią też na temat Romana Dmowskiego? Proszę ojcze o dwa słowa jeszcze przed rozpoczęciem uroczystej Eucharystii. Moi drodzy, jak już wspominała pani Ewa, także od 22 lat jestem w Polsce. Pierwsze miejsce to Chrudowo, także piękne miejsce. A odkąd jestem w Polsce, przyjechałem do Polski ze swoją flagą czerwono-białą, a tak kiedy jestem w Polsce, przewróciłem ten kolor, więc już biało-czerwony. Także bardzo dziękuję, tak to mogę powiedzieć. Dzięki tej wolnej Polsce, także kiedyś dotarli do nas ojcowie werbiści akurat z tego Chrudowa. Za to jestem bardzo wdzięczny, przede wszystkim za dawanie przykład wiary, nadziei i miłości. Na początku tej Eucharystii powstajemy, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, działaniem, Panie. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiły nad nami, Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Które zarosły za naszą ojczyznę. Niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
które z Tobą, że jej króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami. Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu. Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana, Boga waszego. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwie. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by waszym uszom głosić wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków. Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana, Boga naszego. Achikam, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć. Oto słowo Boże. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. I'm
czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel, on powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludzi, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, prowadzimy w tym naszym parafialnym wieczerniku wspólnie wspominać imieniny i urodziny naszego bohatera Romana Dmowskiego. I dzisiaj jesteśmy zaproszeni do refleksji nad tym, jak wiemy, moi drodzy, że każdy wiek posiada ludzi, którym wydaje się ze względu na władzę, jaką posiadają lub fortunę, jakimi zarządzają, mają prawo stanowić o tym, kto i jak będzie żył. Mają prawo czynić ludzi niewolników, poniżać, wykorzystywać ich, bo przecież są bogaci, a tamci nie mają nic do powiedzenia. Gdy mają władzę, a tamten to zwykły i szary człowiek. Biada takim ludziom, bo dzieci Boże niszczą. Bo każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Biada, kochani, takim ludziom, bo wykorzystują dzieci samego Boga dla swoich interesów i dla swoich korzyści. Nie liczą się z nikim, z żadnym prawem, ani z ludzkim, ani boskim. Stają bardzo często na cele narodów, czy społeczności, po to, aby zniszczyć, by wprowadzać w życie niesprawiedliwość, która jest planem złego ducha. Ale, kochani, zdajemy sobie sprawę, że dla przeciwwagi Pan Bóg w każdym wieku daje również nam ludzi, którzy mają odwagę przeciwstawić się złu. Pan Bóg daje nam ludzi, którzy mają odwagę pokazać się palcem i powiedzieć: zobaczcie, to jest niesprawiedliwe. Tak być nie może. Tak nie godzi się na takie postępowanie.
Są tacy Lucjan, żeli i żyją pośród nas. Dziś, tu i teraz, gdzie my jesteśmy. Ludzie, którzy zaufali całkowicie Panu Bogu, dla których On stał się warownią i tarcą. To osłania ich od wszelkiego zła. To ludzie pełni cierpienia, bo świat ich nie kocha. Świat nie kocha ludzi szczerych. Świat nie kocha ludzi miłujących sprawiedliwość. Oni nie poświęcają się dla idei. Ci ludzie robią o to, aby mogli spojrzeć w twarz drugiemu człowiekowi, a kiedyś przed Trybunałem Bożym samemu Panu Bogu. I jakby, kochani, dwie grupy ludzi, może zbyt łatwo ten podział przeprowadzony, ale jeżeli zobaczymy to wszystko wokół nas, czy my takiego podziału nie widzimy? Ci, którzy są dziećmi tego świata i są dzieci samego Boga. Ci, którzy umiłowali nieprawość i ci, co zaufali Panu Bogu i Jego sprawiedliwość. Jakby dwa obozy, które toczą ze sobą walkę. Ta gra toczy się o życie wieczne, o wieczną szczęśliwość każdego człowieka. Umiłowany w Chrystusie Panu, drodzy siostry i bracia, dzisiaj, kiedy wspominamy w liturgii urodziny i imieniny Romana Dmowskiego, staje przed nami Jan Chrzciciel, bohater dzisiejszej Ewangelii. Staje przed naszymi oczyma, to jakby chciał nam również wyrzut, jakby chciał powiedzieć, nie zgadza się na niesprawiedliwość. Nie bądź głuchy na wołanie biednych. Nie daj się omatać bogatym i tym, którzy mają władzę. Poukładaj swój system wartości i na samym jego szczycie niech będzie Pan Bóg. Niech będzie Jego sprawiedliwość. Niech będzie i Jego miłosierdzie. Niech będzie i Jego miłość. Niech będą te wszystkie wartości wynikające z Ewangelii. Ci, co zakochali się w pieniędzy i władzę, pójdą na zatracenie. Ci zaś Bogu ufność swoją złożyli, powołani są do życia wiecznego. I co jest, mój drodzy, ten nasz bohater Jan Chrzciciel dzisiaj chce nam powiedzieć? Widzicie, że krzywdzą niewinne i nie podnosicie ze swojego głosu. Nie stajecie w obronie tych bezradnych. Widzicie, jak wykorzystuje się ludzką naiwność. I nie przerwiecie to tego żadnym słowem ani gestem. A Pan Bóg, Pan Jezus powiedział, niech wasza mowa będzie tak, nie. Drodzy bracia i siostry, śmierć Jana Chrzciciela przypomina nam również współczesnym chrześcijanom, że nie jest możliwy kompromis między Chrystusem a złym duchem. Z miłością do Chrystusa, do Jego słowa, do prawdy. Prawda jest prawdą, nie ma żadnego kompromisu. Życie chrześcijańskie wymaga, tak powiem, męczeństwa, codziennej wierności Ewangelii, a więc odwagi potrzebnej, by pozwolić Chrystusowi, by wzrastał w nas
i nadawał kierunek naszym myślom i działaniom i naszym uczynkom. Bowiem jest czas zamieszkania w jednym z obozów, obozy Boga, albo w obozy tego, którego dzieckiem przecież żaden z nas nie chce być. I warto dzisiaj, kochani, zadawać sobie pytanie, za kim się opowiem, po której stronie jestem, nie na końcu mojego życia, bo czas by było zmienić coś, co może wieczność istnieje, ale teraz i tu, gdzie ja jestem, bo Pan wybrał nas już pod sercem naszej Matki, byśmy szli i głosili Jego miłość i Jego Ewangelię. I trzeba, mój drogi, z tego zrobić sobie rachunek sumienia, jak ja spełniam, wypełniam moje posłannictwo, jak ja daję sobie tu świadectwo Ewangelii, bo przecież jestem dzieckiem Bożym. Od momentu przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego nosimy Chrystusa pod swoim sercem. Nasz bohater, Jan Chrzciciel, nie bał się oddać życia za tę sprawiedliwość. Powiedział, że warto. A może, kochani, spróbować i dziś odpowiedzieć na pytanie tak bardzo osobiście w swoim sercu. Czy ja jestem gotów poświęcić dla mojego Boga, dla mojego Ojca, dla mojej Ojczyzny, którą miłuję, bo ona i Bóg, dla tego Boga, który miłuje mnie ponad wszystko. Amen. Bogu, naszemu najlepszym Ojcu, przedstawmy teraz nasze pokorne prośby. O mądrość i gorliwość w głoszeniu Ewangelii na pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O prawe sumienia i odpowiedzialność dla wszystkich sprawujących władzę w naszym kraju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O wierność przyrzeczeniom złożonym Bogu dla wszystkich polskich katolików. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O uczciwość dyskusji publicznej i braterstwo dla wszystkich naszych rodaków. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O dar życia wiecznego dla wszystkich, którzy oddali życie dla Polski. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Prośmy o miłosierdzie Boże dla Romana, za którego sprawujemy uroczystą Eucharystię. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O gotowość do pracy na rzecz społeczności, które tworzymy dla nas uczestniczących w tej Eucharystii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych próśb i daj nam pokoju, żeby ze wszystkimi braćmi i siostrami przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
sprawę moją i waszą ofiarę, swoją Bóg Ojciec w sercu mówiące. Niech Pan przyjmie ofiarę znowu Twojej, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i zdrowie Boże, Ty nam dałeś swojego Syna, aby nas wybawił od śmierci i od wszelkiego grzechu. Przyjmij łaskawie tę ofiarę, którą uwolnieni od trapień składamy jako dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górem serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Dobre to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie Boże chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, obudasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze chwilne pochwale niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, Święty jesteś Boże i słuszny Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przenieśliśmy Tobie, aby się stały całym i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, która był wydana, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, oto jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czynicie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, Zbawco, mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przejście, składamy się w tym celu w modlę, tę żywą i świętą ofiarę. Boże, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni całym i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym całym i jedną duszą Chrystusie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stanisława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Niech Bóg nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, z patronami naszej Ojczyzny i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Ojcze, przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, abyśmy zawsze woli od grzechu i bezpieczność wszelkiego zamętu,
pełna tej oczekiwali przejścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważy na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Pański. Grzechy światu. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uctę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
Gdzie sędzia sprawiedliwy, stańmy wszyscy pięknym domem i uderzmy przed nim czołem. Stary drewniany kościół, zadbany. Nie widać oznak. Widocznie był zadbany, remontowany na bieżąco. Ja jako ekolog prawdziwy bym zapytał, ile to na to zostało wyciętych drzew. Ale dodać można, że tu zostały drzewa wycięte po to, aby postawić kościół. A najgorsze jest to, że wycina się drzewa tylko po to, żeby za pół darmo je sprzedać. I to wtedy się nazywa gospodarka rabunkowa. Msza pomału się kończy, bo już to i będzie drugą częścią, będzie marsz. To miejsca, w którym mieszkał Dmowski, także obejdziemy ją tu dzwonnica. To jest bardzo blisko to miejsce, gdzie jest nie wiem, nie widziałem z Poznania tak zwanych pancernych. Wiadomo, że kościół drewniany może nie będzie imponujący jakiś wielki, ale jest tu dla miejscowej tu ludności. Jest bardzo piękny, tutaj taki ogród, taka łacha, tamto zielone to jest taka łacha, taki staw zarośnięty, zadbane, przestrzeżone trawy, czyli jednak mamy w kraju sporo. Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś pokarm duchowy z najświętszej ofiary Twojego Syna, którą złożyliśmy Tobie na dziękczynienie. Obdarz nas męc pełni radością, abyśmy gorliwie Tobie słyszeli i mogli otrzymać nowe dobrodziejstwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Serdecznie dziękuję ojcu naszemu proboszczowi za wygłoszenie homilii wszystkim ojcom, ojcu rektorowi, ojcu Franciszkowi. Jeszcze dwa słowa dotyczące homilii. Kiedy Roman Dmowski wydał nieduże dzieło Nasz patriotyzm, przekazał nam pewien program Ruchu Narodowego Wszechpolskiego. I od tego momentu stał się znienawidzony przez ruchy lewicowo-rewolucyjne i obcych etnicznie. I ta nienawiść trwała i trwa do dnia dzisiejszego. Ale dla niego to nie było znaczenia. Nie przejmował się takimi działaniami. On pracował dla Polski.
i staną po dobrej stronie, po stronie polskiej staną. I moi kochani ojcowie, my też jesteśmy tu i teraz po stronie polskiej. Po stronie, gdzie nasi ojcowie, do dnia dzisiejszego na naszych sztandarach są wyryte trzy słowa: Bóg, honor i ojczyzna. I meldujemy, że będziemy żyć tymi wartościami, dopóki Bóg nam da taką możliwość. Jeszcze raz dziękuję, Ojcze. Proszę przyjąć w imieniu nas wszystkich takie piękne polskie narodowe kwiaty. Dziękuję, Bóg za was. Serdecznie dziękuję za ten bukiet, piękny bukiet. Także zostałem dzisiaj chyba tak ochrzczony już na polskie obywatelstwo. Także serdecznie dziękuję. Tak, ale najważniejsze to, że nosimy ten ojczyznę w naszym sercu i nigdy się tego nie wstydzimy. Także dziękujemy za tę wolność. Dziękujemy Panu Bogu przede wszystkim za Jego błogosławieństwo, za Jego miłość. Po co standardowe wyprowadzić? Pan z wami. I z Bogiem Tobie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
proszę Państwa, proszę usiąść. Tak jak powiedziałam na samym początku, że wszystkich Państwa serdecznie z imienia, z nazwiska, ze stanowiska pozdrowię i powitam na placu przed popiersiem Romana Dmowskiego, także proszę być spokojnym, że tak będzie. Natomiast teraz jest przerwa 5-10 minut. Jeżeli ktoś z Państwa, bo, tak, bo to też należy do moich obowiązków, żeby Państwu przekazać, jak będzie jakaś potrzeba fizjologiczna, to wychodząc z kościoła jest dom parafialny, jak on się kończy na szczycie, tam jest toaleta. Także bardzo proszę skorzystać, jeżeli będzie taka potrzeba. Tutaj w międzyczasie mąż przynosi wodę, jak ktoś będzie też potrzebował, to bardzo proszę zgłosić się do podamy. Za moment poproszę pana doktora. Panie doktorze, proszę tutaj. Proszę tak tutaj. Pan doktor się, ja tylko wstępnie powiem. Pan doktor, proszę, zapał w świecu, a to wszędzie nazwisko, panie doktorze, zawsze się mylę. Tak, z IPN-u Poznań i pan doktor przedstawi nam tytuł swojej prelekcji. Oczywiście dotyczące Romana Dmowskiego i nie tylko. Także bardzo proszę, panie doktorze, mam nadzieję, że laptop już jest przygotowany. Tak, tak, to wszystko będzie tutaj, no widzisz, Łukasz tam to wszystko zainstaluje. Także proszę parę minut, panie doktorze, oddaję głos, bardzo proszę. I witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w zeszłym roku miałem okazję opowiadać o panu Romanie jego pobycie w Drozdowie. I taka fraza, która była bardzo często używana przez pana Romana, głupia Polska bez Poznania. Idąc tym tropem, chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć po pierwsze o wkładzie pana Romana historię tej właśnie ziemi, ziemi wielkopolskiej oraz ziem zachodnich oraz historii samej myśli politycznej dotyczącej tego tematu, czyli myśli zachodniej w kierunku Piastowskiego. Mojej wypowiedzi będzie towarzyszyć prezentacja, którą mam nadzieję za chwilę będę mógł omawiać, ale rozpoczynając naszą opowieść, opowiem Państwu historię Polski, zaboru wielkopolskiego, rosyjskiego, austriackiego 1871 roku. Data znamienna, moment, kiedy na mapie Europy, mapie geopolitycznej pojawia się Cesarstwo Niemieckie. Cesarstwo Niemieckie, które tworzy jednolite państwo złożone przez Niemców, i rozpoczyna swoją działalność imperialną. Tą działalność imperialną, która z jednej strony będzie pokazywać światu, że Niemcy są gotowe do wyścigu. Wyścigu gospodarczego, wyścigu zbrojeń, wyścigu i aneksji terytorialnych. Z drugiej też strony są też gotowe na to, aby swoich mieszkańców, swojej ziemi, Słowian, przede wszystkim Polaków, spróbować zmienić na Niemców, wynarodowić ich i stworzyć z nich naród niemiecki. Jeżeli zobaczycie Państwo za chwilę mapę, to w tym momencie losy Polski są losami właściwie z wielką niewiadomą. W roku 1878 roku, czyli 7 lat później, następuje spotkanie trzech cesarzy, pakt trzech cesarzy, czyli cesarza Niemiec, cesarza cara Rosji i cesarza Austro-Węgier. To był gdyby moment, w którym widoków na niepodległą Polskę właściwie nie było. Trzej cesarze sprzymierzeni, sprawa polska w zasadzie nie istnieje. Jednakże
Można powiedzieć, że opatrzność nad tym czuwała, ponieważ Niemcy, Imperium Niemieckie, dość szybko rozpoczęło współpracę i wybrało na swojego sojusznika Austro-Węgry. Rozpoczęła, tak jak wspomniałem, ekspansywną działalność na łonie światowym i to przeraziło mocarstwa zachodnie. Mocarstwa zachodnie, przede wszystkim Anglia, zaczęła rozważać sojusz z Francją. Francja z kolei rozpoczęła rozmowy z Rosjanami. Rosjanie byli zagrożeni, Rosjanom zagrażała polityka Austro-Węgier. Także w momencie, kiedy w 1907 roku, kiedy z jednej strony powstaje Entente, czyli zbiór państw, w które skład wchodzi Francja, Anglia i Rosja, z drugiej strony państwa przymierza, czyli przede wszystkim Niemcy i Austro-Węgry, wtedy to w 1908 roku Roman Dmowski może w swoim piśmie Niemcy, Rosja, a sprawa Polska snuć marzenia o tym, że jednak w tej konfiguracji jest szansa na to, aby sprawa Polska zaistniała i aby ta sprawa Polska miała widoki na przyszłość. Polacy muszą opowiedzieć się w tym momencie za przeciwnikiem słabszym kulturalnie, czyli Rosją, i wspierać Rosję w walce, przewidywanej walce, z Niemcami. A ci Niemcy, o których wspominałem, już w momencie stworzenia cesarstwa niemieckiego rozpoczynają walkę z tymi siłami, które są w mniejszości i które według Ottona Bismarcka, prezydenta Rzeszy, zagrażają integralności, czyli przede wszystkim z Kościołem katolickim i z Polakami. Rozpoczynają się na terenie Wielkopolski, przede wszystkim Śląska, masowe szykany Polaków. Już tutaj możemy w tym czasie już mówić o zakazach języka polskiego, o rugowaniu Polaków, którzy przebywali w 1878 na ziemiach. Mogę przerwać? Tak. Techniczna prośba. Hasło potrzebujemy. 7849. Wszyscy już Państwo znacie. Przepraszam. Boże, przepraszam. No bez tego ani rusz. I proszę Państwa, rozpoczynają się prześladowania Ottona Bismarcka, przede wszystkim skierowane wobec Kościoła katolickiego, no bo oczywiście część poddanych Cesarstwa Niemieckiego w tym czasie była katolikami, Polakami, ale również wobec Polaków, którzy nie tylko byli katolikami, ale byli Słowianami, którzy zgodnie już z panującymi ówcześnie trendami naukowymi byli cywilizacyjnie zapóźnieni. Ta akcja oczywiście spowodowała kontrakcję, która nie tylko rozpoczęła się na terenie zaboru pruskiego, ale przede wszystkim szerokim echem rozniosła się po innych zaborach, przede wszystkim po zaborze rosyjskim i austro-węgierskim. I w akcji antyniemieckiej, antypruskiej zaangażował się przede wszystkim działacze związani z obozem narodowym, tworzącą się Ligę Narodową, działacze wszechpolscy na czele. Osobą kluczową w tym pierwszym momencie jest przede wszystkim jeden z liderów tego ugrupowania, Jan Popławski, który na łamach swojej prasy piętnuje akcje antyniemieckie i rozpoczyna coś, co dzisiaj nazywamy myślą zachodnią, czyli koncentruje się na ideologii piastowskiej. W związku z, można powiedzieć, klęską idei jagiellońskiej po powstaniu styczniowym rozpoczyna Ruch Polski analizę i powrót do historii piastowskiej, historii, która jest rdzeniem historii Polski. Myśl zachodnia, o której początki w tym czasie powstają, wiążą się przede wszystkim, tak jak wspomniałem, z ideologią piastowską. Sięgamy do tysiąclecia państwa polskiego, w przyszłym roku będziemy mieli rocznicę
koronacji Bolesława Dobrego, czyli 1000 lat korony polskiej, jako rdzenia do tej narracji kieruje swoje słowa, swoje działania, ruch rodzący się w tym czasie ruch narodowy, uważając, że była to najważniejszy moment w dziejach Polski, kiedy to Polacy prowadzili aktywną działalność na ziemiach zachodnich, nad Odrą. W Kołobrzegu było biskupstwo, w roku 1000 powstaje arcybiskupstwo. Polska nie jest zapóźniona w związku z tym cywilizacyjnie, jest częścią europejskiej cywilizacji. I w momencie, kiedy walczyła wspólnie z Kościołem, prowadziła działalność misyjną i wojskową w okresie piastowskim, w tym momencie ta historia Piastów jest historią zwycięską, bo mamy Bolesława Dobrego, Bolesława Śmiałego, księcia Krzywąstego. Oni wszyscy swoje wojska prowadzili nad Odrę, oni wszyscy walczyli na Pomorzu, oni wszyscy wspierali działalność Kościoła na tym terenie, który walczył z poganami, ale też walczył z Niemcami. I ta idea, która była kolportowana przez prasę, przede wszystkim prasę znajdującą się na terenie zaboru rosyjskiego, trafiała również do mieszkańców zaboru pruskiego i to nie tylko do elit, ale również do ludzi związanych z innymi profesjami, do chłopów. Była to propaganda wszechpolska. Ruch wszechpolski uważał, że Polakiem jest się wszędzie, bez względu na zabór, bez względu na majętność, bez względu na płeć. Wszyscy jesteśmy równymi Polakami i musimy walczyć o Polskę. W tej działalności, oprócz działalności publicystycznej, w którą również zaangażował się Roman Mowski, tak jak powiedziałem, między innymi pisząc swoją wnikliwe studium ruch pod tytułem Niemcy, Rosja a sprawa polska, ale również zaangażowali się przedstawiciele nauki polskiej, przede wszystkim profesorowie z zaboru austriackiego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przede wszystkim geografowie, którzy rozpoczęli badania i prezentacje zasięgu etnicznego i terytorialnego Polski. Tutaj już mamy wizję, także to jest jak gdyby wstęp o tym, o czym mówiłem. Tak wygląda Polska. Europa około końca XIX wieku, Polski nie ma, jest za to wielkie imperium niemieckie, rosyjskie i austro-węgierskie. Poproszę następny slajd. Tutaj historia, o której wspominałem, sytuacja geopolityczna. Tak wygląda historia państw do 1907 roku, które później te główne bloki, które powstały, zmienią losy wojny podczas I wojny światowej, staną naprzeciwko siebie. Poproszę o następny slajd. Tutaj wspominałem krótko, tutaj możecie Państwo chwilę się zatrzymać nad działalnością germanizacyjną, tak zwany Kulturkampf. Oczywiście ta germanizacja ziem polskich trwała dużo, dużo wcześniej. Pamiętajmy o tym, że już na początku XVIII wieku, kiedy Prusy przejęły Śląsk, Górny Śląsk, tam te pierwsze akcje antypolskie i rugowanie języka polskiego następowało. Oczywiście warto przy tym, zanim Państwo będziecie śledzić te opowieści, które tutaj zapisałem, warto jest też podnieść jedną rzecz fundamentalną, zarówno w tym okresie w zaborze rosyjskim, jak i w zaborze pruskim dokonano jak gdyby w tych zaborach Kościół katolicki został wyrugowany na drugą pozycję po Kościele prawosławnym, zaborze rosyjskim i Kościele protestanckim w zaborze niemieckim. I to spowodowało również taki renesans religijny. Tutaj mamy wiele świadectw, przede wszystkim dużego ruchu pielgrzymkowego i dużej identyfikacji między
tym, że się jest katolikiem i Polakiem, ta identyfikacja była szczególnie znamienna na przykład na takich terenach, gdzie tych elit polskich nie było. Natomiast prości chłopi, robotnicy, górnicy identyfikowali się z polskością, a później dzięki propagandzie obozu narodowego to przyniosło znakomite wyniki w momencie, kiedy nastąpił moment odbudowy Polski. Poproszę o następny slajd. Tak, proszę Państwa, tak jak już wspominałem, to jest akurat cytat z jednego z potomków ideowych Romana Dmowskiego o tym, że myśl zachodnia rozwinęła się dzięki temu, że była kontrakcja z drugiej strony. Polacy zaczęli bronić się. Początkowo do zakończenia I wojny światowej ta działalność myśli zachodniej miała charakter obronny, czyli ratujemy to, co mamy. Natomiast w okresie międzywojennym, później II wojny światowej, myśl zachodnia miała już charakter ekspansywny, czyli te tereny, które powinny przynależeć Polsce, zostały przesunięte z zaboru rosyjskiego aż na linię Odry i Nysy Łużyckiej. Proszę o następny slajd. Tutaj, tak jak wspominałem Państwu o tym, że zaangażowali się w działalność propolską, związaną z myślą zachodnią, również polscy geografowie, i w okresie przed I wojną światową mamy cykl map związanych z naszym krajem, pokazującą zasięg działalności etniczną, zasięg etniczny Polski. Tutaj pierwszy slajd, tutaj Aleksander Janowski, mapa sprzed 1914 roku. Poproszę o następny slajd. Tutaj jest szczegółowa mapa dotycząca zasięgów etnicznych Polaków, wybitnego polskiego geografa Wacława Rakowskiego. Tutaj mamy, możemy zobaczyć presję, czy to jest widoczne w każdym razie, presję i populację Polaków na terenie zaboru pruskiego. W Wielkopolsce 75% Polaków na terenie Pomorza Zachodniego, Pomorza Gdańskiego 58%, w okolicy Warmii. I to są mapy, które były przygotowane przez geografów. Również tu warto wspomnieć o wybitnym geografie Romerze. Te dokumenty posłużyły Romanowi Dmowskiemu, który w okresie I wojny już słowem i czynem upomniał się o przyszłej granicy Polski. Warto o tym wspomnieć, ponieważ już od 1916, a już w 1917-18 roku na salonach w Wielkiej Brytanii i we Francji Roman Dmowski przygotowywał koncepcję odrodzenia państwa polskiego w granicach etnicznych, w granicach, które miały posobić się do Polski również ziemie zachodnie. Ziemie zachodnie, które Wielkopolska, przede wszystkim Pomorze, część Prus Wschodnich, te tereny, które były od zawsze, od momentu zaboru, powstania państwa pruskiego, później pierwszego zaboru, częścią integralną Niemiec, a po 1871 roku jak gdyby częścią niezwykle istotną niemieckiego państwa. Stąd poważny spór, stąd poważne działania mające na celu niedopuszczenie do tego, żeby te tereny zostały oddane w ręce Polski. Poproszę o następny slajd. Tutaj już mamy mapkę z 1918 roku. Mapę, która obrazuje, szczególnie jeśli chodzi o tereny zachodnie, to, co udało się Romanowi Dmowskiemu w pierwszej fazie pozyskać. Oczywiście, kiedy w 1918 roku powstaje odrodzona Polska ta jest Polską bez dzielnicy zachodniej. 11 listopada
Na terenie Wielkopolski Wschodniej mamy szereg akcji żołnierzy polskich, którzy zajmują miasta, miasteczka tych terenów, a żołnierze niemieccy opuszczają granice Polski i kilka kilometrów przechodzą do swoich garnizonów na terenie Ostrowa, na terenie Brześni, na terenie Zaboru Pruskiego. Musieliśmy dopiero czekać kilka miesięcy na to, aby na terenie Wielkopolski wybuchło powstanie. Oczywiście to powstanie, to warto wspomnieć o tym, że tworzące się władze w tym czasie polskie na terenie Zaboru Rosyjskiego, Naczelny Komitet, Komisariat Ludowy, w tym czasie oczekiwał na rozwiązania centralne od zwycięskich państw Ententy. Czekano na traktat pokojowy, stąd uważano, że bez rozlewu krwi uda się te tereny przyłączyć. Były też koncepcje w 1918 roku, przede wszystkim koncepcje francuskie, aby do Polski przerzucić statkami na Pomorze oddziału generała Hallera, 100-tysięczną armię. W 1918 roku była koncepcja francuskiego wywiadu, aby przerzucić te jednostki i one miały zająć porty w Szczecinie, Królewcu i Gdańsku i metodą faktów dokonanych rozpocząć walkę zbrojną. Jak Państwo wiecie, na tę koncepcję zgodzili się Anglicy i zamiast 100-tysięcznej armii francuskiej wysłano późniejszego premiera Paderewskiego, który trafił do Poznania, no i wykonał to, co jest u nas uznane jako zainicjował powstania wielkopolskiego. Powstania wielkopolskiego, które warto o tym wspomnieć, mimo wielkiego heroizmu, które tak naprawdę uczyniły zwycięskie nie tylko poświęcenie żołnierzy i powstańców wielkopolskich, ale również działalność Romana Dmowskiego na terenie Francji. Roman Dmowski, jak również marszałek Foch, dzięki jego staraniom spowodowano to, że przygotowana niemiecka ofensywa, która miała ruszyć w 1919 roku i która prawdopodobnie by zdusiła powstanie, została wstrzymana, a wszelkie akty nieprzyjazne wobec powstańców, Francuzi mieli na te akty nieprzyjazne odpowiedzieć wznowieniem działań wojennych. Także i w tym momencie Norman Dmowski dzięki swoim staraniom, dzięki swoim koneksjom, dzięki dobrej znajomości między innymi marszałka Fosza spowodował to, że te tereny zostały przy Polsce. Oczywiście nie wszystkie próby działań przyniosły pozytywny rezultat. Były koncepcje, aby przyłączyć do Polski część Prus Wschodnich, Warmii i Mazury. Tutaj niestety plebiscyt okazał się dla Polski niekorzystny. Walkę o Śląsk, trzykrotne powstanie. To powstanie zakończyło się sukcesem. I ukształtowała się mniej więcej taka konfiguracja części zachodniej, jaką Państwo znacie z mapy II Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym, jeśli chodzi o myśl zachodnią, mamy bardzo duży progres. Mamy coś, czego nie było w okresie zaborów, a mianowicie mamy ośrodek intelektualny na terenie Poznania, Uniwersytet Poznański. Uniwersytet, który... Poproszę następny slajd. Ośrodek uniwersytecki, którego jednym z zadań, jednym z ideowych przesłań była praca nad historią ziem zachodnich, Słowiańszczyzny, praca intelektualna, językoznawcza, historyczna, archeologiczna. Tutaj mamy znakomitych badaczy, którzy z jednej strony badają historię Polski pod kątem historii piastowskiej między innymi, ale również monitorują zagrożenia polskie i Polaków, którzy znajdują się na terenie Niemiec Weimarskich. Te oddziaływanie
jest o tyle ważne, że to nie tylko prace naukowe, nie tylko takie sygnały alarmowe, ale również proste przełożenie na bardzo dużą grupę studencką, która na Uniwersytecie Poznańskim przejmuje jak gdyby pałeczkę i zainteresowanie myślą zachodnią. Mam tu na myśli przede wszystkim dwie formacje. Jedną formację zinstytucjonalizowaną, czyli organizację Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska. To ta organizacja Młodzieży Narodowej bardzo ekspresyjnie reaguje na wszelkiego rodzaju ataki władz niemieckich na Polaków. Przede wszystkim zamieszki, manifestacje, hasła antyniemieckie, które bardzo często choćby na placu Wolności się odbywają. Z drugiej strony i przy okazji również ta tematyka znajduje swój oddźwięk w materiałach ideowych tej organizacji. Przez Młodzież Wszechpolską terenu poznańskiego problem ziem zachodnich, poszerzenia granic, przesunięcia granic, czyli z ideologii obronnej przekształca się to w ideologię ekspansywną, czyli powrót do ziem rdzennie polskich, ziem piastowskich, nabiera dużego rozpędu. Drugą grupę, która również prowadzi taką samą działalność na terenie Uniwersytetu Poznańskiego, jak również Wyższej Szkoły Handlowej, to grupy związane z korporacjami akademickimi, organizacjami elitarnymi, ale bardzo ideowo związanymi z historią i związanymi z zagadnieniem myśli zachodniej. I tutaj choćby możemy wspomnieć o takiej korporacji jak Mazowia, która bardzo silnie akcentowała kwestię ekspansji, też przyłączenia do Polski Prus Wschodnich. Młodzi korporaci bez mała co roku organizowali na terenie Działdowa wielkie manifestacje związane z tym, aby ta część Rzeszy Niemieckiej, w której mieszkali Polacy, była przyłączona do Polski i aby Polacy nie zapominali o mieszkających tam Polakach pod zaborem niemieckim. Stąd były różnego rodzaju akcje, zbieranie funduszy polskich publikacji, polskich książek. Podobnie inne korporacje związane ze Śląskiem akcentowały swoją przynależność do tej dzielnicy na terenie uniwersytetów. Były organizacje, które troszczyły się o sprawy morskie, korporacja Baltia, do której m.in. należy Roman Nowski. Te wszystkie organizacje prowadziły też akcję propagandową, akcję, która powoli zaczęła zyskiwać na znaczeniu również politycznym. Tak jak wspominałem, wchodziły one w te programy myśli zachodniej, zaczęły wprowadzane, były, zostawały wprowadzane w historię i programy formacji politycznych. Tutaj ciekawą formacją jest na przykład utworzone w 1933 roku Stowarzyszenie Stronnictwo Wielkiej Polski, organizowane przez Michała Hodorkę, które w swoich planach, w swoich roszczeniach już politycznych nakazywało włączenie, propagowało włączenie do Polski Prus Wschodnich. Również z biegiem czasu również zarówno Stronnictwo Narodowe, jak i Obóz Narodowo-Radykalny te terminy, te kwestie bardzo mocno podkreślał. W roku 1938 roku Stronnictwo Narodowe w osobie prezesa Kazimierza Kowalskiego już oficjalnie propagowało, aby do Polski została włączone ziemie zachodnie, aż po Odrę i Nysę Łużycką. Program myśli zachodniej rozwinął się oczywiście w momencie, kiedy wybuchła II wojna światowa i podczas trwania jej ideolodzy obozu narodowego
już bez skrępowania rozpoczęli masową agitację w swoich periodykach podziemnych, opracowaniach, aby te tereny do Polski zostały przyłączone, ziemie zachodnie. Proszę o następny slajd. Tutaj jako przykład, o tutaj jest jeszcze przedwojenna jedna z map Stronnictwa Narodowego, która tutaj swoje nabytki terytorialne przedstawiała. Także linia zachodnia, mamy już granicę prawie jak granica zachodnia po 45 roku. No i strefy wpływu, ta duża czerwona linia. Poproszę o następny slajd. I tutaj myślę, że najbardziej interesującym z nurtów, które prowadziły działalność prozachodnią, były Narodowe Siły Zbrojne. Ale zanim o Narodowych Siłach Zbrojnych, jeszcze chwilkę opowiem o innych formacjach. Na terenie Wielkopolski, tutaj właściwie już w roku 1939-1940 konspiracyjne Stronnictwo Narodowe, Narodowa Organizacja Bojowa w swoich publikacjach konspiracyjnych już sięgała swoim wpływem i tematyki włączenia do Polski ziem zachodnich. Również Stronnictwo Narodowe w swoich koncepcjach, to ta część, która została włączona do Polskiego Państwa Podziemnego, agitowała za poszerzeniem granic. Jednakże te pełny obraz żądań terytorialnych uwidoczniły się dopiero w tych strukturach, które były poza Polskim Państwem Podziemnym, ponieważ wtedy ta ekspresja nie była hamowana przez czynniki rządowe. Wtedy te grupy mogły po prostu akcentować swoje wizje terytorialne jako własne i nie tylko akcentować. Tutaj mamy kilku wybitnych przedstawicieli związanych z Wielkopolską, ludzi związanych z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Osoby, które w okresie II wojny światowej jako spadkobiercy Romana Dmowskiego prowadzili działania koncepcyjne związane z włączeniem ziem do Polski, ziem znajdujących się na podrolny Sądzicką oraz Kusami Wschodnimi. Szereg broszur wydanych przez te osoby. Pierwszą osobą Antoni Gerner urodził się w Kaliszu, wybitny działacz podziemia narodowego, notabene ewangelik walczący o Wielką Polskę Narodowo-Katolicką. On wydał taką książkę Polska po wojnie, gdzie jako jedna z pierwszych broszur w niej nie tylko informował o fakcie koncepcji przesunięcia granicy, co nie było może odkrywcze, ale pokazał w jaki sposób i jakimi środkami, jak to będzie wyglądało. Te studia były poszerzone przez kolejnych działaczy związanych z tą formacją. Lech Karol Neyman, wielkopolanin w Poznaniach, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, tą koncepcję rozszerzył i uszczegółowił w ramach działalności takiej struktury cywilnej o nazwie Służba Cywilna Narodu. W ramach Wydziału Zachodniego rozpoczął bardzo głębokie i szczegółowe plany przejęcia tych ziem i spolonizowania. To nie było tylko tak, że zajmiemy te tereny i za chwilę będzie to Polska, tylko rozłożył 15-letni plan integracji ziem zachodnich z Rzeczypospolitą w oparciu o różnego rodzaju instytucje, deportację Niemców, wprowadzenie osobnej polityki fiskalnej, w działalności samorządowej. Taka bardzo ciekawa koncepcja, którą głosił, aby na terenach włączanych do Polski przez okres 20 lat nie było żadnej partii politycznej. Ponieważ partie polityczne mają to do siebie, że szkodzą w takim przedsięwzięciu. I chciał oprzeć integrację tych ziem z Polską na tworzonym samorządzie lokalnym.
I kolejna postać, również związana z Poznaniem, Leszek Prorok, który w swojej publikacji Dziedzictwo Piastów, związany przed wojną z Poznaniem i po wojnie również był dyrektorem Teatru imienia Marcinka, swoją publikację Dziedzictwo Piastów jak gdyby zakończył te rozważania teoretyczne i poddał je opinii publicznej. Oczywiście te koncepcje były konsultowane z Polskim Państwem Podziemnym, z delegaturą rządu, delegaturą, w której funkcjonowali również działacze wielkopolscy, z takiej formacji jak Ojczyzna, organizacja, która powstała w 1939 roku, złożona była z działaczy Młodzieży Wszechpolskiej i również Związku Młodych Narodowców. Po 1941 roku i siedziba znalazła się w Warszawie, ojczyzna była częścią delegatury rządu Polskiego Państwa Podziemnego, Rady Jedności Narodowej i tym kanałem również działacze NSZ-u o swoich ideach przekazywali te idee Polskiemu Państwu Podziemnemu, a po wiosną 1944 roku znaczna część żołnierzy NSZ-u była już częścią Polskiego Państwa Podziemnego. Proszę Państwa, mówiąc o idei myśli zachodniej, opieramy się, opowiadam Państwu o pewnych rzeczach teoretycznych. Natomiast był taki wysiłek, była taka próba, aby nie tylko piórem walczyć w czasie wojny o ziemię zachodnie. Mam tu na myśli o planie koncepcyjnym, planie Z Narodowych Sił Zbrojnych, a mianowicie przygotowaniu akcji wojskowej. W roku 1943-1944 w głowach planistów Narodowych Sił Zbrojnych powstała koncepcja, aby w momencie dogodnym, w momencie kiedy była szansa, że linia frontu niemiecka się zacznie sypać, tak jak w czasie I wojny światowej, zorganizować oddziały, które przez fakt dokonany zajmą ziemię na terenie, ziemię zachodnie. No, był to oczywiście, można powiedzieć, że był to plan utopijny, ponieważ front niemiecki nie załamał się, natomiast rzeczywiście powstały takie formacje. Pierwsza z tych formacji, która miała uderzać w kierunku Prus Wschodnich przez Bory Tucholskie. Jej faza organizacyjna zakończyła się w momencie wybuchu powstania warszawskiego i znaczna część tych żołnierzy brała udział w walkach powstania wielkopolskiego. Tutaj mamy przykład jednego z żołnierzy, który Państwo na pewno znacie, pan generał Jan Podchorski, który był powstańcem warszawskim, był właśnie jednym z tych osób, które były szkolone do działalności dywersyjnej, miał być przerzucony w Bory Tucholskie. Ostatni egzamin miał 1 sierpnia, a więc został w Warszawie, tak jak jego koledzy. Natomiast drugą formacją, która w pewnym sensie rozpoczęła działania w tym kierunku, była Brygada Świętokrzyska. Za kilka dni będziemy obchodzić 80. rocznicę powstania tej formacji na terenie Kielecczyzny i ona w swoich pierwotnych planach miała za zadanie w ramach planu Z uderzyć na Śląsk i go przyłączyć. Oczywiście w tej konfiguracji wojennej było to zadanie niemożliwe, natomiast brygada osiągnęła te tereny, przechodząc przez tereny okupacji niemieckiej do Czech, a później po wyzwoleniu Holiszowa stała się częścią polskich jednostek na zachodzie, częścią sojuszniczej armii amerykańskiej i kompanii wartowniczych. Proszę Państwa, te materiały, tak jak mówię, w okresie II wojny światowej obóz narodowy, czyli zarówno Stronnictwo Narodowe, jak i ONR, czy też Falanga, czy ABC, te wszystkie formacje prowadziły bardzo mocną agitację związaną z ziemiami zachodnimi.
aby te tereny przyłączyć. Było to niezwykle ważne, mimo że jako takie wpływu na przyłączenie tych ziem te formacje nie miały żadnych. Ziemie zachodnie zostały przyłączone do Polski dzięki decyzji Józefa Stalina. Natomiast to Podglebie, to że zostało to przyjęte bardzo mocno i z entuzjazmem, było niejako zasługą obozu narodowego. I można powiedzieć, że ci działacze, którzy w okresie II wojny światowej prowadzili bardzo mocną agitację w tym kierunku, byli poddani niezwykłym represjom po wojnie przez władze komunistyczne. To mamy przede wszystkim profesora Stojanowskiego z Uniwersytetu Poznańskiego, wybitnego badacza historii Słowiańszczyzny, który był aresztowany i represjonowany. Mamy profesora Jacka Kukowskiego z Uniwersytetu Poznańskiego, który przypłacił życie, kontakty z Urzędem Bezpieczeństwa i represjami. Mamy wreszcie wspomnianego przeze mnie Lecha Neumana, który został skazany na karę śmierci z adnotacją za współpracę z niemieckim okupantem. Jeżeli koncepcję przyłączania ziem zachodnich do Polski można uznać za kolaborację z Niemcami, no to jest to bardzo, bardzo ciekawa koncepcja. Dość interesujące było, tutaj kończąc jakby ten wątek, sama rozprawa, kiedy to sędziowie, komunistyczni sędziowie byli i prokuratorzy byli aż zdenerwowani tym, że Neumann opowiada o tych ziemiach zachodnich i w końcu nakazali mu milczenie, mówiąc, że to nie on o tych ziemiach zachodnich powinien mówić, tylko żołnierze Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, którzy te ziemie przyłączyli. Po wojnie oczywiście bardzo duże znaczenie miały środowiska związane z obozem narodowym, które przyłączanie i wcielanie tych terenów wzięły udział. Tutaj mamy przede wszystkim Instytut Zachodni, mam tu przede wszystkim Instytut Zachodni na myśli. Instytut Zachodni, który wywodził się z konspiracyjnej organizacji Ojczyzna i położył wielkie zasługi na tym polu, aby te ziemie zachodnie do Polski włączyć i przygotować do osiedlenia. Również tematem ziem zachodnich bardzo żywo interesowała się narodowa prasa, która i Polonia, która znajdowała się poza granicami Polski. To przede wszystkim działacze Stronnictwa Narodowego w Londynie, z centralą w Londynie, ale również w Stanach Zjednoczonych, bardzo byli czuli na wszelkiego rodzaju argumentacje które pojawiały się na chodzie rewizjonistyczne ze strony Niemców. Były to bardzo czułe barometry, między innymi wiele broszur Jerzego Giertycha, wiele artykułów na łamach Myśli Polskiej, czy też takiego periodyku Ogniwo, które było wydawane przez żołnierzy kompanii wartowniczych związanych z Brygadą Świętokrzyską w latach 50. Na ich łamach te historie związane z Myślą Zachodnią były bardzo, bardzo ważne. Proszę Państwa, jeśli chodzi o okres obecny, no myślę, że historia Myśli Zachodniej trwa pewnym zastoju. Mieliśmy kilka lat temu w Instytucie Pamięci Narodowej bardzo interesującą konferencję na temat Myśli Zachodniej. Przyjechało bardzo, bardzo dużo badaczy, bardzo dużo osób, które nad tamtą sprawą się pochyliły. Polecam tę książkę, jest na naszych stronach, związana z Odrą Inysą Łużycką, taka gruba książka dostępna w PDF-ie, w której to badacze tej problematyki spoglądają na ziemię zachodnie nie tylko z perspektywy narodowej, ale również koncepcji Piłsudczyków, ludowców, działań powojennych, PSL-u, PPR-u. Najróżniejsza to była tematyka, bardzo ciekawa i inspirująca. Myślę, że ten problem włączenia tych ziem do pełnego włączenia do Polski, myślę, że on się jeszcze nie zakończył, mimo tych 40, 50, 60 lat od zakończenia wojny. I myślę, że Myśl Zachodnia, która była gdyby najważniejszym kierunkiem myśli politycznej krajowej lat pierwszej połowy
XX wieku. Tej myśli należy się renesans i myślę, że powinniśmy nie tylko pochylić się nad nią, aby o niej jeszcze raz opowiadać, jeszcze raz ją zbadać, jeszcze raz o niej opowiedzieć, ale wysnuć jakieś wnioski na przyszłość. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu doktorowi za przybliżenie nam tej tematyki. Tak prawdę mówiąc, sprawy ziem tu i teraz, gdzie mieszkamy, są w dalszym ciągu aktualne. I trzeba pamiętać, że Roman Dmowski, szukając miejsca, gdzie ma się osiedlić po powrocie z Kosowa, kiedy źle się miał w sumie, zachorował, powrócił do kraju, poszukiwał miejsca, gdzie ma wypocząć i ma dalsze życie swoje przebyć gdzie. I właśnie szukał miejsca w Poznańskim, a to z tego powodu, i proszę to też zapamiętać, że walczył o tę ziemię jak lew, o Poznańskie i żebyśmy się osadzili nad Bałtykiem. To było dla niego najważniejsze w traktacie wersalskim, w tej konferencji, która trwała od stycznia do czerwca, podpisując ją 28 czerwca 1919 roku. Także, panie doktorze, od zabrania naszych ziem, od zaboru pierwszego, aż do dnia dzisiejszego, ta sprawa jeszcze ciągnie się. Można tak kolokwialnie powiedzieć? Tak czy nie? Dziękuję bardzo. Proszę przyjąć te skromne kwiaty, które mówią, że dziękujemy, że pan przybył po to, żeby nam to powiedzieć, że Polska jest jedna i jest piękna. Dziękujemy. Proszę państwa, najważniejsza sprawa. Teraz idziemy do klasztorów ojców werbistów i tak będzie wyglądał nasze przejście. Pierwszy idzie baner, później w roli Romana Dmowskiego idzie pan doktor Piotr Napierała. Idą sztandary i później my idziemy. Także zapraszam państwa, formujemy szyk i idziemy na plac do ojców werbistów. Zapraszam wszystkich gorąco. Dziękuję bardzo. Kończymy pierwszą część. Na drugą zapraszamy. Mam. Osoby zgromadzą, zbiorą. Jeszcze chwilę do upamiętnienia osób, które tutaj przybyły. To były osoby z Bydgoszczy, Poznaję. Tu wiele osób z różnych rejonów Polski. O, i na tym kończymy pierwszą część.